Nie dotarła żadna szczepionka. Na krawędzi katastrofalnej porażki koronawirus, w Afryce nie ma żadnej zachodniej szczepionki. Na kontynent afrykański nie dotarła jeszcze ani jedna zachodnia szczepionka przeciw COVID-19. Czeka na nie 1,3 miliardów ludzi. Świat znajduje się na krawędzi katastrofalnej porażki moralnej, powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, cytowany przez portal BBC. Do czwartku na afrykańskim kontynencie odnotowano około 3,3 milionów zakażeń koronawirusem. Zmarło z tego powodu ponad 82 tysięcy Afrykańczyków, wynika z opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia WHO danych zebranych z afrykańskich centrów kontroli i zapobieganiu chorobom. Lipcowy szczyt epidemii został w Afryce przekroczony już w grudniu. Kolejna fala nabiera rozpędu. Myślę, że mamy kombinację kilku czynników, być może to zmęczenie zastosowanymi dotychczas ograniczeniami, na pewno odczuwamy skutki podróży i spotkań świątecznych oraz noworocznych, powiedział afrykańskim mediom dyrektor WHO na Afrykę Matshidiso Moeti. W samej tylko Republice Południowej Afryki zmarło w czwartek z powodu koronawirusa 647 osób. Obecnie wskaźnik zgonów dla 21 najbardziej dotkniętych przez COVID-19 afrykańskich państw jest na poziomie 2,5%, podczas gdy globalna średnia to 2,2%, informują media RPA. Afryka wciąż czeka na pierwsze szczepionki. Oczekuje się, że początkowe 30 milionów dawek, i mówię to z pewnymi zastrzeżeniami, dotrą na kontynent do marca. Są one przeznaczone dla pracowników służby zdrowia i innych grup o wysokim priorytecie. Następnie szczepionki podawane będą kolejnym wrażliwym grupom, cytował Moetiego portal AfriSanFS.